Drodzy bracia i siostry pielgrzymi, drodzy radiosłuchacze, łączący się z nami za pośrednictwem Radia EWN Małopolska, Radia EWN Nowy Sącz, czcigodni goście wraz z ministrem Jarosławem Gowinem, umiłowani siostry i bracia, którzy codziennie podejmujecie trud pielgrzymowania. Zauważamy, że w prostocie jest piękno. Im bardziej prosty kwiat, tym czasem wydaje się, że emanuje większym pięknem, harmonią. Im bardziej prosta architektura, tym bardziej zachwyca spokojem, który wnosi w przestrzeń. Im bardziej proste równanie opisujące bogatą rzeczywistość zewnętrzną, tym większy zachwyt matematyków i fizyków nad jego pięknem. Im bardziej prosty ubiór kobiety, dziewczyny, mężczyzny, tym bardziej wyrafinowana elegancja. Im bardziej proste życie, przejrzyste, tym bardziej pociągające i piękne. Odczytany przed chwilą fragment Ewangelii napełnia nas pewną dozą respektu, bojaźni. Chciałoby się wręcz zamilknąć i nie wtrącać się naszymi słowami w dialog prowadzony przez Jezusa z Jego Ojcem. W porywie radości Jezus wysławia Ojca za niezwykłą drogę, jaką obrał, by objawić światu swe tajemnice. Nie jest to droga mierzona kategoriami siły i mądrości tego świata. Wręcz przeciwnie, zostaje ona objawiona ludziom, którzy w swojej prostocie nie stawiają Bogu barier, nie budują murów intelektualnych dywagacji, nie plączą się w sieci spekulacji i kalkulacji, nie pytają się, czy to jest racjonalne i czy przyniesie im jakąś korzyść. Bóg wybiera najkrótszą drogę objawienia siebie, która wiedzie przez ludzi o sercach czystych i szczerych. Przeszkodą nie jest tu sama wiedza czy zajmowane stanowisko, lecz to, co zwykle im towarzyszy. Brak pokory, pycha, zadufanie w sobie i własne możliwości. W tym roku 80-lecie swoich urodzin przeżywa ksiądz profesor Heller, doskonale znany w tym środowisku. Wyrafinowany intelektualista, ale równocześnie wszyscy zachwycamy się prostotą wykładu, ale przede wszystkim prostotą życia. Właśnie pokorą, olbrzymią pokorą, tym otoczeniem budowania, tworzenia nauki, która dla nas jest najważniejsza, która wskazuje pewną drogę. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, mówi Chrystus, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Użyty w tekście greckim termin epiois, prostaczkowie, dosłownie oznacza małe dzieci, ale pośrednio wskazuje na ludzi prostych, skromnych, którzy nie potrafią intrygować, zastawiać podstępnych pułapek i działać w taki sposób za plecami innych, że są oni manipulowani. Takich ludzi Jezus nazwał również ubogimi w duchu. Do nich właśnie, gdyż są jak małe dzieci, pełne ufności i szczerości, należy Królestwo Boże. Często po latach ludzie starsi jak gdyby wracają właśnie do myślenia dzieci. To jest ta mądrość życiowa, kiedy przechodzi się
przez kilkadziesiąt lat różnych doświadczeń i na nowo zaczyna się odkrywać w całej prostocie piękno własnego życia, piękno życia innych ludzi, piękno otaczającego świata i siłę wiary, którą przeniosło się przez trudne życie w swoim sercu. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, mówi Jezus. To wezwanie posiada ogromną moc przyciągającą do Jezusa i przemieniającą ludzkie życie, które bywa przytłoczone różnymi formami zmęczenia. Drodzy siostry i bracia, chciałbym zwrócić uwagę pokrótce na trzy rodzaje zmęczenia, obciążenia, które szczególnie wyraźnie dają o sobie znać w nurcie naszego życia we współczesnym świecie. Pierwszy rodzaj zmęczenia można by nazwać zmęczeniem ludźmi, zmęczeniem tłumami. Będziecie to przeżywać także na szlaku pielgrzymim, kiedy jesteśmy niemal osaczeni fizycznie tłumami ludzi z różnymi sytuacjami egzystencjalnymi. Ale takie zmęczenie, jak pamiętamy z relacji Ewangelii, doświadczył sam Jezus i apostołowie z powodu tłumów, które przychodziły do Jezusa, nie mieli nawet czasu na posiłek. Współcześnie owo zmęczenie tłumami dotyka różnych wspólnot i osób. Dotyka kapłanów, którzy muszą mierzyć się z licznymi problemami i sprawami swoich wspólnot parafialnych. Dotyka osób konsekrowanych, którym wielość różnych spraw zakłóca rytm wspólnotowego życia zakonnego. Zmęczenie ludźmi dotyka małżeństwa i rodziny, których członkowie są ciągle zabiegani, przemęczeni i coraz trudniej jest im znaleźć czas dla siebie. Wielu pragnęłoby odprawić siebie nawzajem, jak apostołowie tłumy przychodzące do Jezusa. Ale właśnie w postawie Jezusa znajdujemy klucz do radzenia sobie w takich sytuacjach. Przede wszystkim Jezus nie odrzuca potrzebujących, lecz naucza tych, którzy gardzą się do Niego, uzdrawia chorych, błogosławi przynoszone do Niego dzieci. Uczy nas zmieniać zmęczenie innymi ludźmi w okazję do czynienia względem ich dobra. Uczy nas cieszyć się możliwością uczynienia czegoś dobrego, co w rezultacie zmienia zmęczenie w radosne utrudzenie. Na pielgrzymim szlaku to utrudzenie będziecie mogli przemieniać właśnie w radość bycia z innymi, kiedy wysłuchuje się ich zwierzeń, kiedy słucha się spowiedzi, kiedy patrzymy z życzliwością na drugą osobę, która może jest zakłopotana, może jest trudna, może czasem jest osobą, która może wywoływać w nas agresję, a jednak przebaczamy, a jednak wspieramy, jednak modlimy się w jej intencji. Ale jednocześnie Jezus wielokrotnie wskazuje nam potrzebę poszukiwania obszarów ciszy, odosobnienia, które pomagają odzyskać utracone siły i dają szansę do przebywania sam na sam z Bogiem oraz z gronem najbliższych osób. Te dwa elementy, zamienianie zmęczenia ludźmi w okazję czynienia dobra i poszukiwanie obszarów ciszy, stanowią skuteczne lekarstwo na zmęczenie tłumami. Dlatego dzisiaj dostrzegamy bardzo duże zainteresowanie domami rekolekcyjnymi, zakonami klauzurowymi, gdzie wchodzimy w przestrzeń ciszy. Wiele osób przeciążonych pracą z ludźmi po prostu szuka pokoju, wyciszenia, siły, energii, aby wrócić do ludzi i pokochać ich, nie odrzucić, pomóc im w ich życiu. Drugi rodzaj zmęczenia to zmęczenie samymi sobą.
Jest ono być może najbardziej niebezpieczne, gdyż jego źródło tkwi w nas samych. Niekiedy jest to zmęczenie wypływające z własnych wad. Po prostu jesteśmy już zmęczeni swoimi słabościami i wadami. Gdzie z jednej strony widzimy, że moglibyśmy osiągnąć w życiu zupełnie inny pułap, a z drugiej strony drepczemy wciąż w miejscu. Czasem to zmęczenie jest spowodowane gorzkim smakiem doznanej porażki. Zmęczenie z powodu niestawienia czoła wyzwaniom czy problemom. Mamy pewne kompleksy, że nie radzimy sobie z własnymi problemami czy z problemami innych osób. Że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z wyzwaniami tego czasu, otoczenia, w którym żyjemy. Zmęczenie samymi sobą zabija w nas entuzjazm, chęć działania. To zaś prowadzi do tego, co papież Franciszek nazwał przechodzeniem na emeryturę w wieku 20 lat. Bardzo smutno jest widzieć młodzież sytą, ale słabą, mówił papież Franciszek. Zauważamy, że ta przeciętność może dotykać teraz młode pokolenie, które osiągnęło już pewną stabilizację. Może dojść to pokolenie do przekonania, że wystarczy przeżywać to życie z dnia na dzień. Jest to postawa, która promuje święty spokój, nie za dużo stresu, niewygórowane oczekiwania wobec świata, życia, siebie samego. To droga kompromisu i unikania ofiar. Ale to jest droga wegetacji. Czy chcecie, aby to piękne wasze życie, kilkadziesiąt lat życia na tej ziemi, było wegetacją? Czy chcemy, aby to życie było pełne siły, energii, wyrazu? Ale to wiąże się jednak z wysiłkiem. Jednak wiąże się z podejmowaniem określonych decyzji, z pewnym ryzykiem. To jest wtedy życie. Powiesz, wystarczy, już nic nie chcę zrobić, zmienić w swoim życiu. W tym momencie umierasz. W tym momencie już umierasz. Trzeba nam działać i ciągle stawiać sobie cele. Trzeba też dostrzegać znaczenie trwałych wartości, które są jak kręgosłup dla naszego życia. Z wartościami, które mają charakter danek mydranek, nie da się pójść naprzód. Trzeba zawsze robić coś konkretnego, choćby niewielkiego, ale takiego, co by nas jednoczyło w ideałach. To jest najlepsza antidotum na życiowe zwątpienie i zmęczenie. Lekarstwem jest także powrót do pierwotnej gorliwości i miłości, do czego wzywa Księga Apokalipsy. Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. To, czego się nie kocha, męczy w zły sposób, a na dłuższą metę męczy coraz bardziej. Trzeci rodzaj zmęczenia, mocno obecny w otaczającym nas świecie, to zmęczenie narastającym złem i niekończącą się walką z nim. Szatan jest bardziej przebiegły od nas i zdolny jest do zniszczenia w jednej chwili tego, co cierpliwie budowaliśmy przez długi czas. Są tutaj misjonarze, niektórzy utracili owoc swojej pracy 20 lat na szlaku misyjnym w ciągu jednego, dwóch dni rebelii, kiedy w perzynę zamieniono misję. Wysiłek potężny pracy, gorliwości duszpasterskiej, ludzi, którzy się rozbiegli i których trudno jest później znowu zjednoczyć we wspólnotę. Czasem mamy już tego dosyć, a jednak ten misjonarz wraca i odbudowuje wspólnotę. Nie można załamywać się tym, że zło w pewnych momentach wydaje się dominować, obalać nas. Nie wolno. Trzeba mieć świadomość, że Bóg jest większy od każdego zła. Trzeba na nowo rozpoczynać także swoje życie, bo przecież życie wielu z nas w pewnym momencie wydaje się, że właśnie zostało obalone, że przypomina zniszczone miasto porane przez pociski,
przez wojnę, ale pamiętajmy, zawsze możemy odbudować swoje życie na każdym jego etapie. Zawsze zło dobrem możemy zwyciężać Bogu, który jest dobrem i miłością. Zawsze możemy budować nowy świat w tym, który mówi: miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Drodzy siostry i bracia, pozwólcie, aby w czasie tej pielgrzymki dotknęło was Boże miłosierdzie, bo przecież z tym hasłem, słowami Jezusa, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, wyruszamy z tegoroczną pierwszą pielgrzymką tarnowską. To Boże miłosierdzie pozwala nam pokonać zmęczenie sobą, pokonać zmęczenie drugim człowiekiem, pokonać zmęczenie otaczającym nas złem. Święta siostra Faustyna pisała, że Bóg jest mocarzem miłości. Miłości, która zwycięża zło, śmierć i każdy ludzki lęk. Trwając w Bogu, stoimy na ramionach tego mocarza miłości i nie mamy się czego obawiać. To jest nasz czas miłosierdzia. Wejdźmy w niego jak w bramę miłosierdzia i pielgrzymujmy z tajemnicą Trójcy Przenajświętszej w sobie. Pielgrzymujmy z Kościołem prowadzeni przez Najświętszą Marię Pannę Jasnogórską, która otacza nas swoją miłością. Pielgrzymujmy razem ze sobą, z naszymi rodzinami. Pielgrzymujmy z naszą Ojczyzną, która porana cierpieniem ukazuje także swoje piękno. Niech to wszystko, co stało się udziałem Światowych Dni Młodzieży, będzie w nas ustawicznie potęgowane. Niech czas Bożego Miłosierdzia zakwitnie na tej ziemi. Niech ta iskra, która wychodzi, która rozpala serca całego Kościoła i całego świata, rozpali nas jeszcze bardziej miłością do Boga i do drugiego człowieka. Amen. Thank you.